ale raczej ten WZ i... A jutro w sklepie to nie wiem, czy będzie... Skoda. Na serwerze amerykańskim ma być, ale czy będzie w Europie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dostaliśmy bitwę od widza na Skorpionie. Marek Woźniak, wysłał na powtórkę na Skorpionie na api Przełęcz. Dobre losowanie, 7-8. I co jest bardzo istotne tutaj, to... Widzimy... Grę Skapa. No czegoś takiego się za często nie ogląda, więc ja tutaj może to przyspieszę, bo... Nie wiem, czy ty zrobisz damage z tej pozycji, raczej nie. Dziwny start. Raczej no tak się nie gra z Skorpionem. Miałeś okazję, nie weszło w tego AMX-a. Ten AMX dziwny zawodnik, że tak wychylił. Dla mnie to trochę wariat, za mocno. Zdecydowanie za mocno. Zabijesz AMX-a? Tym razem działo trafiło. Arcioszka pracuje. No ale tak mi się wydaje, że tutaj będzie dużo czekania. Kolejny AMX! Boże, co oni robią? W ogóle Erwalom się rozbił 45 TP. W końcu zjechałeś z tej kampy, to dobrze, to znaczy, że będzie coś się działo chyba. Bo na tej bazie to raczej mało się może dziać. I tak jestem zdziwiony, że oddałeś aż dwa strzały, bo zwykle nie robi się nic tam tej miejscówki, to ona jest zbyt defensywna. On jest ze skałą, ten bizonta, on jest po drugiej stronie, to jest taka skała. O, on jest tu, co nie? Musiałbyś wyjechać. Ryzykowne. Lewa, Arta. A na Art nie masz przestrzału? Słaby. Słaby przestrzał. Super... A na super krykleta powinno być. No nie gadaj, że oni tam stoją i ty nie masz przestrzału. Musisz mieć. Tylko musisz podjechać. Jest! Mówiłem, że jest! Kurde, powiedziałem! Wiedziałem, że jest. Nie da się tam stać właśnie, bo się zbiera pociski. A Defendera nie lubię. Wnerwiam jego. Działo niecenne. Obiekcik! Ładnie! No, zrobił się taki trochę problem, bo nikt nie broni kapa, więc chyba będziesz musiał teraz skończyć tego obiekta najpewniej i bronić bazy. Nie? Olewasz bazę! Trochę nieodpowiedzialne, bo jakby wjechali w trójkę, to by nikt nie zdążył. No ale powiedzmy, że można ci to jakoś wybaczyć. P4-3TR jest przed nami. Ale on się mógł schować za tą skałą. On tutaj ma skałę. No raczej ja bym nie atakował, tylko wracał na bazę, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak wy. Co wy byście zrobili w tej sytuacji?
Po lewej, po lewej, po lewej, po lewej, po lewej! Oj, trochę się tutaj kolega nie skoncentrował chyba, trochę zaspał, ale git, udało się. Ładnie. Ale bullshit, mam 127 bez obligacji, a nie mogę kupić 113, bo muszę mieć jakąś zbadaną dziesiątkę chińską. No ma to sens, no. Jakby każdy mógł mieć... tych za... obligacje... za kredyty... i nie musieć nic wbijać, to by było trochę słabo. To ma na celu... uniemożliwienie dostania... wysokich tierów przez kogoś początkującego. Z retrospekcji powiem, że żaden czołg tak mnie nie wkurza jak... nie wkurza przeciwników jak Defender. No Defender jest wkurzającym czołgiem jak się go widzi, no bo ciężko przebić dziada. Bije za dużo. Ale... muszę ci powiedzieć, że... granie nim to też nie jest takie przyjemne. Bo też się człowiek denerwuje jak Defenderem. Jak na przykład walę do ciebie z Golda i twój pancerz już przestaje działać. No i pojawia się presja kapa. Nie wiem, czy ten Neo sobie poradzi. Oj, chyba Leo nie da rady. Kurde! Jakby zabił Lisę, byłoby super, co nie? No bo teraz będzie ciężko. 3-1. Ten Tedek tu może wyjechać. Nie zdziwiłbym się. On tak wygląda, jakby chciał wyjechać. Lis przyjmuje bazę. Ja też nie lubię działa Defendera, kurde, Biszkopcik też nie lubię. Nerwia mnie niesamowicie. Ładnie. Teraz tego Tedeka musisz uważać, bo ci będzie chciał na plecy wyjechać. Na szczęście spudłował. No i teraz... ja bym nawet przyjął pocisk, ale go zabił szybko, póki nie ma jeszcze Pershinga. Nie bałbym się wyjechać, bo wiem, że Pershing w każdej chwili może dojechać na twoje plecy. Słucham? Możesz poczekać. Dziękuję. No według mnie popełniasz błąd. Ja bym się nie bał. Widzisz? I jak ja pięknie powiedziałem. Pięknie wam powiedziałem. Ja takie rzeczy wiem. Bawisz się, abyś przyjął pechę i go skończył i mógł się skupić na Pershingu. A teraz, jakby ten Pershing trafił cię z Hayaka za 300, jeszcze ci działo zepsuł w najgorszym wypadku, byś już się zesrał.
W takich sytuacjach dobrze jest wyeliminować wroga i skupić się na jednym ostatnim. A teraz jesteś w krosie, z lewej i z prawej. No. Dobry ruch. Dobry ruch, dobry. Dobra decyzja, ale spóźniona. O kurna, hek. On powinien cię trenować. On powinien cię trenować. Czemu nie z heka? On tu miał wygrane. Dla mnie troszeczkę tutaj dwie rzeczy do poprawy. Jak masz taką sytuację dwóch na jednego, dobrze jest przyjąć pocisk, skończyć lufę i potem powiedziałbym, że... No... trochę zaspałeś. Jak jechałeś na środku. Kurde, nie pamiętam kto to był na tym środku. Nie pamiętam. Kurna.